Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli o równaniu y równa się x plus 2 razy x minus 4 jest równa. Zobaczmy, zaznaczmy tę funkcję w układzie współrzędnych. To jest postać iloczynowa funkcji kwadratowej. My możemy łatwo policzyć miejsca zerowe, przyrównując nawiasy do zera, czyli x plus 2 równa się 0, x równa się minus 2 i x minus 4 daje nam 0, czyli x równa się 4. Zaznaczamy na osi, tu jest oś x, miejsca zerowe to minus 2 oraz 4. No i patrzymy, x razy x to jest x kwadrat, czyli ramiona funkcji pójdą do góry, czyli ramiona naszej funkcji są skierowane do góry. No i teraz pytanie, kiedy ta funkcja, gdzie ma wierzchołek? Ta funkcja ma wierzchołek tutaj i my szukamy pierwszej współrzędnej wierzchołka paraboli. Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli to jest połowa drogi między miejscami zerowymi, czyli to jest połowa drogi między minus 2 i 4. Jak to policzyć? Obliczmy, że to jest nasze P równe, sumujemy miejsca zerowe i dzielimy je na 2, czyli minus 2 plus 4 na 2. Minus 2 plus 4 to jest 2, na 2 to jest 1. Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli to jest P równe 1. Czyli mamy wierzchołek, ma współrzędne P i Q. Pierwsza współrzędna to jest 1, druga współrzędna nie jest nam potrzebna. Moglibyśmy ją policzyć jako wartość funkcji dla argumentu 1 i fakultatywnie sobie teraz to policzmy, czyli nasz y to będzie, za x wstawiamy 1, czyli będzie 1 plus 2 razy 1 minus 4, czyli mamy 3 razy minus 3, czyli mamy minus 9, czyli wierzchołek ma współrzędne 1 oraz minus 9.